Mali bohaterowie! Bezpieczeństwo na drodze. Piłka na drodze. Dzisiaj Masza i Niedźwiedź wybierają się na zakupy. Masza chce kupić sobie nową sukienkę, a Niedźwiedź jakiś ładny kapelusz, który będzie mu pasował do jego brązowego futerka. Misiu, jesteś gotowy na zakupy? Ja już się uczesałam, ubrałam i nawet śniadanie zdążyłam zjeść. A ty? Ja też, więc możemy wyruszać na zakupy. To chodźmy, Niedźwiedziu. Masza i Niedźwiedź wyruszyli na miasto. Po drodze mijali dużo sklepów. Wybór był tak ogromny, że nie mogli się na nic zdecydować. Po drodze jednak natrafili na sklep z zabawkami i postanowili tam pójść. Niedźwiedź był pod ogromnym wrażeniem, gdyż takiej ilości zabawek jeszcze w życiu nie widział. Spójrz, Niedźwiedziu, jakie tutaj są piękne balony! Ja tam wolę iść pooglądać piłki, gdyż balonem nie porzucasz, bo zaraz ci pofrunie do góry, a piłka jest cięższa i można nią kopać albo poturlać. Ucieszony Niedźwiedź nie mógł uwierzyć własnym oczom. Takiej ilości piłek jeszcze nie widział. Było ich mnóstwo. Duże, małe, średnie, kolorowe. Misiu, to ja mam propozycję. Może zamiast kapelusza kupisz sobie piłkę i jak wrócimy do domu po obiedzie, pójdziemy na podwórko i chętnie z tobą zagram. Niedźwiedź był bardzo szczęśliwy, że może kupić sobie piłkę. Dlatego wybrał sobie kolorową piłkę i poszedł szybko za nią zapłacić. Nie mógł się doczekać, aż Masza z nim zagra. Wracając do domu, Niedźwiedź odbijał piłką, nie słuchając Maszy, która tłumaczyła mu, że piłka może w każdej chwili potoczyć się gdzieś pod samochód. Niedźwiedź, czy możesz przestać odbijać tą piłką koło ulicy? Zobacz, tu jeżdżą samochody, jeszcze ci wpadnie pod samochód i będzie wypadek. Nie martw się, Masza, odbijam lekko, więc nie wpadnie mi piłka pod auto. Niestety Niedźwiedź nie posłuchał Maszy i dalej odbijał piłkę, która w pewnym momencie odskoczyła w kierunku jezdni. O nie, moja piłka! Muszę za nią pobiec, ją złapać. Nie chcę, aby rozjechało ją jakieś auto. Niedźwiedziu, nie rób tego, to niebezpieczne. Możesz spowodować wypadek. Zobacz, jaki tu jest duży ruch na jezdni. Wtem Niedźwiedź wtargnął pod pędzący pojazd, a kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z autem jadącym z naprzeciwka. Przerażony Niedźwiedź stanął na środku drogi i obserwował, do czego doprowadził. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a samochody były tylko lekko zarysowane. Mówiłam ci, Niedźwiedziu, że twoje odbijanie może się źle skończyć. Nie słuchałeś? Niedźwiedziu, nigdy nie wbiegaj na jezdnię, ponieważ nigdy nie wiesz, czy kierowca cię zauważy i czy zdąży wyhamować w odpowiednim momencie. My tu z kierowcami załatwimy wszelkie formalności, a wy, dzieci, wracajcie do domu. Tylko bezpiecznie. Ale panie policjancie, ja chciałem tylko pobiec za moją piłką, którą przed chwilą kupiłem. Przepraszam. Niestety, ale twoja piłka jest pęknięta i do niczego już się nie nadaje. Niedźwiedziu, piłka to rzecz. No i wiesz, zawsze możesz kupić drugą, ale zdrowie to jest tylko jedno. A jak już tak bardzo chciałeś pobyć za piłką, to mogłeś poczekać albo poprosić kogoś dorosłego, żeby ci bezpiecznie odnalazł tą piłeczkę. Masz rację, młoda damo. Mam nadzieję, że wyciągniesz Niedźwiedziu wnioski z dzisiejszego dnia. Niedźwiedź wziął sobie do serca zasłyszane dzisiaj słowa. Wiedział, że popełnił błąd, który mógł go kosztować zdrowie, a nawet życie. Dlatego, kochane dzieci, pamiętajcie, że piłką najbezpieczniej jest się bawić z dala od ulicy. Musicie zapamiętać, że zabawka czy piłka to rzecz nabyta i ich możemy mieć wiele. Jednak życie i zdrowie ma się tylko jedno.